Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4U. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym odcinku z wykonywania hydroizolacji w łazience. W poprzednim filmie widzieliście, jak wykonywałem hydroizolację na podłodze w tym pomieszczeniu i była to akurat hydroizolacja mineralna Sikalastic 1K RS. Dlaczego mineralna? Dlatego, bo mamy tutaj akurat odpływ liniowy. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, będę wykonywał hydroizolację na ścianach. Nieco inny materiał, jednak funkcja będzie oczywiście spełniana ta sama, jeżeli chodzi o tutaj hydroizolację. Zaczynamy moi drodzy od gruntowania tynków. Jeżeli chodzi o tynki na tej inwestycji, to tutaj mamy akurat do czynienia z tynkami cementowo-wapiennymi i dlatego akurat używam dedykowanego gruntu do takich podłoży Sikaceram 935 Primer. Materiał gruntujący do podłoży cementowych. Jest to grunt na bazie dyspersji wodnej, oczywiście gotowy do użycia, nie rozcieńczam go, po prostu nalewam sobie do kuwety wałek na kij i obficie, lecz bez jakiegoś tam tworzenia zacieków, po prostu gruntuję sobie ściany. Dosyć ważna czynność i tutaj niektórzy uważają też, że pod hydroizolację nie trzeba gruntować. Ja akurat uważam, że wypadałoby co najmniej. Tak więc zawsze pod hydroizolację, jeżeli chodzi o ściany, gruntuję sobie właśnie wcześniej gruntem. Jeżeli chodzi o ściany w tej łazience, to oprócz tynków cementowych, tak jak widzicie tutaj na załączonym filmie, również występują płyty budowlane i płyty gipsowo-kartonowe. Oczywiście płyt budowlanych nie gruntujemy. Płyty gipsowo-kartonowe przeleciałem wcześniej nieco innym gruntem, właśnie dedykowanym do tej powierzchni. Tutaj akurat inwestor miał jakiś tam grunt, którego po prostu użyłem. Zaczynam tradycyjnie od wklejania wszystkich uszczelnień na narożnikach i do tego celu używam taśmy Sika Seal Tape F. Widzieliście zresztą już nieraz tą taśmę na moim kanale. Bardzo fajna sprawa i też dodatkowy plus tej taśmy jest taki, że posiada ona perforację na brzegach, która też jakby poprawia przyczepność jej do podłoża, bo przez tą perforację właśnie przelatuje sobie hydroizolacja i łączy się z podłożem. Tak więc też bardzo fajna sprawa. Zaczynam od uszczelnienia narożników wewnętrznych w półkach. Tak jak widzicie, tutaj akurat mam zrobioną półkę przy wannie, która oczywiście jest przeze mnie delikatnie poprzycinana, tak żeby tam nic nie wystawało, dokładnie wszystko jest poskrobane i tak dalej, i tak dalej. I narożniki wewnętrzne, jak i również zewnętrzne, uszczelniam właśnie taśmą Sika Seal Tape F wklejoną na hydroizolację Sikalastic 220W. Jeżeli chodzi o płyty budowlane zastosowane akurat w tej łazience, są to płyty firmy Ultrament. I tutaj od razu taki malutki disclaimer, bo niektórzy ludzie zapewne zwrócą na to uwagę, że te płyty są wodoszczelne. I jeżeli zrobimy wszystko zgodnie z systemem, czyli jeżeli rdzenie tych płyt, które dochodzą do siebie i łączą się ze sobą, posmarujemy specjalnym klejouszczelniaczem, to tak naprawdę ta ściana już w tym momencie tworzy nam szczelną powierzchnię, ale ja po prostu dla bezpieczeństwa na wszystkie łączenia w strefach mokrych, tutaj być może przy wannie, może jakoś to nie jest tam mega istotne, bo już ten klejouszczelniacz powinien trzymać, ale i tak dla bezpieczeństwa po prostu wklejam taśmy uszczelniające. Dużo czasu to za bardzo nie pochłania, a jednak on po prostu gdzieś tam, zawsze mam tą pewność, że ta woda gdzieś tam dalej się po prostu nie przedostanie. To samo tyczy się, moi drodzy, narożników zewnętrznych. Wszystkie tutaj narożniki były oczywiście przeze mnie wcześniej klejone, wcześniej wspomnianym właśnie klejouszczelniaczem, ale mimo to tutaj, żeby po prostu zachować jakiś pewnego rodzaju system uszczelnienia, wszystko, tak jak widzicie, zaklejam właśnie taśmą Sika Seal Tape F wklejoną na Sikalastic 220W. Ja akurat w tej łazience płyty budowlane traktuję w ten sposób. Wy oczywiście nie musicie tego robić, jeżeli nie chcecie, ale dla bezpieczeństwa, co najmniej w obrębie prysznica, to radziłbym takie taśmy po prostu powklejać. Bez względu na to, czy będziecie wklejać taśmy na łączenia płyt budowlanych, czy też nie, zawsze pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi tutaj o podkładki systemowe i wkręty, to trzeba je przelecieć właśnie hydroizolacją folią w płynie, tak żeby po prostu to było szczelne, jeżeli oczywiście jakiś otwór, przewiert
przerzucamy przez te płyty budowlane, no to w tym momencie może pojawić się tam gdzieś nieszczelność, te wkręty mogą korodować, zależy oczywiście też jakie używacie, ale jeżeli to są domyślnie wkręty do suchej zabudowy, no to one oczywiście będą korodowały i no, mogą jakieś tam problemy stwarzać w przyszłości, tak więc warto na to zwrócić uwagę. Kilka słów teraz na temat hydroizolacji, której używam. Jest to Sikalastic 220W, płynna membrana hydroizolacyjna na bazie żywicy. Jest gotowa do użycia, jest jednoskładnikowa i jest, moi drodzy, ona wodorozcieńczalna. Tak więc no, jeżeli chodzi o jakieś tam mycie narzędzi, czy generalnie tam rozcieńczenie troszeczkę pod na przykład wklejanie jakichś tam uszczelnień w narożnikach i tak dalej, no to możemy minimalnie to zrobić, aczkolwiek ja tego nie polecam. No, ta membrana płynna nie jest ani gęsta, ani rzadka, jest po prostu taka, no akurat można powiedzieć, do pracy. Zawsze delikatnie warto ją sobie jakoś tam przemieszać we wiaderku i no tak naprawdę po wymieszaniu ona już tworzy jakąś tam fajną konsystencję i możemy brać się do roboty. Dodatkowo jeszcze ta hydroizolacja przekrywa rysy, jest szybko wiążąca i możemy nakładać na różne podłoża. Możemy nakładać na beton, tynki cementowe, tynki gipsowe, płyty gipsowe, jakieś tam bloczki gipsowe, suche jastrychy i nawet stare płytki. I jeżeli chodzi o nakładanie, to możemy ją nakładać wałkiem bądź też pacą i tutaj akurat konsystencja na to pozwala, czyli do koloru, do wyboru. Ważnym jest, żeby utrzymać warstwę tej powłoki już po wyschnięciu minimum 0,5 mm. To jest dosyć istotne. Do dopełnienia systemu używam takich mankietów uszczelniających firmy PCI do przejść rurowych. Są to takie mankiety podobnie zbudowane jak taśma Sika Seal Tape F, z tym, że w środku oczywiście mają taką wkładkę gumową, która jest na tyle elastyczna, że pozwala nam, można powiedzieć, otulić jakiś wystający element, czy to będzie rura, czy będzie na przykład to element baterii, tak jak w tym przypadku, i uszczelnić właśnie ten newralgiczny punkt. No, gdzieś tam przy umywalce może to bym się zastanowił, czy by tego faktycznie no, nie jest jakoś tam może to szczególnie wymagane, ale no, w prysznicu no, to absolutnie jest no, według mnie to niezbędne. I teraz już po wklejeniu wszystkich elementów uszczelniających, takich właśnie jak te mankiety, jak narożniki, przystępuję do hydroizolacji ścian. I ja akurat wybrałem metodę po prostu no, nakładania wałkiem tej hydroizolacji. I no tutaj jakoś też filozofii nie ma. No, malujemy podobnie jak farbą, z tym, że no tutaj nie staramy się uzyskać jakiejś mega gładkiej powierzchni, struktury, jak właśnie w przypadku malowania farbą, lecz no, nawet i tego materiału musi być na tyle grubo, żeby właśnie no, te 0,5 mm w dwóch warstwach minimum uzyskać. Tak więc no, staramy się malować jakoś w miarę miejsce przy miejscu no, i w miarę tego materiału dajemy dużo, żeby po prostu no, ta grubość była odpowiednia. Jeżeli chodzi o drugą warstwę, no to w moim przypadku akurat ja ją nakładam dopiero na drugi dzień, bo u mnie akurat tak się robota złożyła, że na drugi dzień ją po prostu nałożyłem, ale z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jeżeli zrobicie rano pierwszą warstwę tym materiałem, no to na fajrant gdzieś tam w okolicy pierwszej, drugiej spokojnie możecie nakładać drugi raz, nic się z tym materiałem nie powinno wydarzyć. To jest materiał szybko wiążący, tak jak powiedziałem wcześniej. Trzeba pamiętać tylko o zachowaniu odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, żeby ten przewiew jakoś tam w miarę był zachowany. No i tyle, moi drodzy. Dodatkowo Wam jeszcze powiem, że oprócz ścian na drugi raz smaruję hydroizolacją wszystkie uszczelnienia, wszystkie taśmy na płytach budowlanych oraz kapsle, te, które izolowałem wcześniej na pierwszy raz, również smaruję na drugi raz na płytach budowlanych, tak żeby dołożyć wszelkich starań, żeby ta hydroizolacja była no, jak najlepiej zrobiona. I w ten sposób mamy już przygotowaną łazienkę pod układanie płytek. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i że po raz kolejny jakąś garstkę wiedzy żeście ode mnie tutaj zaczerpnęli. Pragnę przypomnieć na koniec tego materiału, że partnerem tego filmu, jak i również ogólnie tej łazienki od A do Z, kolejnej już, jest firma Sika, która dostarczyła materiały do wykonania hydroizolacji w tym pomieszczeniu. W opisie znajdziecie linki do produktów użytych w tym filmie, jak i również do narzędzi, linki do moich mediów społecznościowych pozostałych i do sklepu Remont4U z narzędziami do glazury. Tak więc jeżeli macie ochotę, no to zachęcam do rozwinięcia opisu i do kliknięcia sobie jakieś tam
linki. I jeżeli oczywiście też macie ochotę, to możecie zostawić jakąś taktyczną łapkę w górę pod tym filmem, jakiś komentarz, czy ewentualnie udostępnić ten materiał na swoim wallu, na przykład na Facebooku, to bardzo pomaga w zasięgach, tak więc jeżeli tylko macie ochotę, to będę Wam bardzo wdzięczny. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, hop.